Pawle, jednomandatowe okręgi wyborcze to hasło, które zaczęło i Zmielonych, i ruch Kukiza. I idziemy z nim dalej. Na którym miejscu będzie w momencie, kiedy już ekipa ruchu Kukiza wejdzie do Sejmu? Na którym miejscu w kolejności stawiania najważniejszych spraw? Ja zawsze mówiłem, że hasło jednomandatowych okręgów wyborczych to jest hasło najważniejsze. To jest priorytet. I priorytetem jest zmiana ordynacji wyborczej na jednomandatową. 460 miejsc w Sejmie wybieranych z okręgów jednomandatowych. Nigdy się z tego nie wycofywałem i wycofywać się nie zamierzam. Dlatego, że to jest warunek sine qua non na zrealizowanie tych wszystkich punktów strategii, o których mówiłem na dzisiejszej konwencji. Z jednej strony to jest jeden z wielu, ale zasadniczy. Jeśli dziś nie rozwijałem się na ten temat, to z prostego powodu, doskonale wiesz jakiego, bo powiedzą, że Kukiz mówi tylko o Jowa. System zrobi wszystko, by je zdyskredytować. System zrobi wszystko, by te Jowy ośmieszyć, ponieważ rozwala to zmiana systemu na ordynację większościową. Ordynację obrocznie większościową oznacza koniec robienia biznesów przez polityków kosztem narodu. Dokładnie tak jest i ja też czuję, że te Jowy są tym początkiem. Ty tego nie czujesz, tylko ty to wszystko zaczynałeś. Ty zaczynałeś to wszystko ze świętej pamięci profesorem Przystawą. I ja pamiętam, ja dopiero dokooptowałem po jakimś czasie. Znaczy miałem te jednomandatowe okręgi wyborcze. Dały ci one punkt startu. Wydawały mi się... W tym, co czułeś, mi się wydaje, od dawna, w tym proteście na to wszystko, że było nie tak. To, co widziałeś, to, co przecież, to o czym dzisiaj mówisz, się w tobie budowało przez lata. A te jednomandatowe okręgi wyborcze dały ci taki punkt... Nie mnie. Cały czas mówię, że nie mnie. Ja nie robię kariery politycznej. Ja wiem. Ja to zresztą było, wiem jedną się rzecz. Zdałem sobie sprawę w pewnym momencie z tego, że będąc osobą medialną, mam największe szanse na rozpromowanie tej idei. Wcześniej jeszcze, znacznie wcześniej, korzystając ze swojej znajomości z czasów studiów ze Schetyną i z tego, że Schetyna sam do mnie przyjechał, wiedząc, mając świadomość, że mam dobry kontakt z ludźmi, z zapytaniem, co zrobić, by wygrać wybory, uznałem, że to jest idealny moment, by przekonać ich do wpisania postulatu zmiany ordynacji wyborczej do tych ich słynnych postulatów 4 razy tak. Tak jest. Ale wiesz, i wpisali. W związku z tym byłem ich najwierniejszym żołnierzem przez pierwsze 2 lata sprawowania przez nich władzy. A potem ich zacząłeś rozliczać. No, kiedy zobaczyłem, że oni, właśnie to było puste hasło, no to absolutnie nie. Raz, ze względu, kto wie, czy to nawet, być może nawet nie chodziło już o taką determinację przy wprowadzaniu, zmianie systemu, ale być może nawet o zwykłą ludzką godność. Mówię, no jak to? No przecież 2 lata oddaję wam całego siebie, a wy nie wywiązujecie się ze swoich obietnic, a szczególnie z tej właśnie sztandarowej. I poszedłem z nimi na wojnę, mając absolutną świadomość, co mnie na tej wojnie może spotkać. Ja wiem, że myśmy już wygrali, Remek. Myśmy już to wygrali, bo te 2 miliony, które poszły do referendum. Teraz mamy i tak, Remek, bez względu na to, co się zdarzy, jakie będą wybory, jaki będzie wynik. Ja oczywiście jestem święcie przekonany, że wprowadzimy parlamentarzystów do Sejmu. Problem jedynie będzie później, duży problem, może problemem będzie utrzymanie dyscypliny w ramach tej grupy, ale nie dyscypliny narzuconej przez wodza, ale dyscypliny, którą tworzy idea. Zachować tą ideowość. Jeżeli ta ideowość zostanie zachowana, to wygramy zmianę ustroju państwa. Nie ma co do tego wątpliwości. I też tak samo twoje, jak i moje zadanie, to jest właściwie najważniejsze w tym wszystkim jest nie dojść do władzy dla samej władzy, tylko edukacja. Wykorzystanie tego momentu po to, by edukować naród w zakresie obywatelskości. Tak to jest. Są nie tylko Jowy, to są referenda bezprogowe, to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj na konwencji. Ale te Jowy są taką podstawą, bo to jest trwałość. Oczywiście, tej że zmiany. Tak. To jest trwałość. Oczywiście. Tej to nie mam wątpliwości. Ja to mam takie poczucie, że to jest. Pamiętasz, jak byliśmy na marszu, to powiedziałem, że ten marsz jest kawałkiem długiej drogi. To jest długi marsz. Tak. On cały czas trwa. Dzisiejsza konwencja dla mnie jest kolejnym krokiem oczywiście w tym marszu. W tym marszu, w którym wejdą w którymś momencie tak Jowy i w którym zmienimy to, co wszystko, o czym dzisiaj mówiłeś, co powinno być zmienione. A z całą pewnością to zrobimy. Ja ci bardzo dziękuję za to, że twardo obstajesz, bo pamiętamy, że
wielu opowiadało, wiele partii mówiło, że będą walczyły o JOW-y, że będą wprowadzały AWS, PO, a ty wreszcie, mam nadzieję, dojdziesz do tego Sejmu z JOW-ami i tam będziemy o nie walczyli. Gdybym został z tą ideą JOW-ów sam, to nie wykluczam rzucenia mandatu. Jest takie prawdopodobieństwo, że paru ludzi, którzy są głęboko o tym przekonani. Ale najpierw oczywiście trzeba wejść do parlamentu i róbmy wszystko, by ja myślę, że po dzisiejszej konwencji jest na to jeszcze większa szansa i jeszcze liczniejsza szansa. I myślę, a ta że więcej konwencja jest, jeżeli już tak sobie słodzimy, to ta konwencja jest w dużej mierze też dlatego, że od zawsze wspólnie jeszcze wtedy z żyjącym profesorem Przystawą tworzyliście podstawy ku temu, by taka konwencja mogła się odbyć. I za to serdecznie dziękuję ruchowi. Bardzo Ci dziękuję, Pawle. Wszystkiego dobrego. Również. Dziękuję. JOW naprawi, JOW uleczy, JOW wyjedzie z Polski śmieci. To jest siódme spotkanie, to jest długi marsz, ale jestem przekonany, że ten marsz doprowadzi nas do miejsca, do którego wszyscy chcemy dojść.